Cześć, witam ponownie na kanale. Dziś, słuchajcie, zajmiemy się w końcu obróbką naszego zdjęcia wykonanego na poligonie. Myślę, że na początek skupimy się dzisiaj na samym terenie. Byłoby chyba zbyt dużo materiału naraz, żeby również zrobić pełną obróbkę łącznie z niebem. To zostawimy sobie na kolejny raz, natomiast dziś zapraszam Was do obróbki zdjęcia właśnie terenu z użyciem, jak pamiętacie, metody malowania światłem. Także zapraszam serdecznie na odcinek. A więc tak, kochani, na początek, zanim przystąpimy do właściwej obróbki, no to muszę Wam powiedzieć, jakich programów będziemy potrzebowali, przynajmniej jakich programów ja używam do edycji moich zdjęć w ogóle, a w szczególności zdjęć astrofotograficznych. Więc przede wszystkim bazuję na programie Photoshop, więc no, niestety jest to program oczywiście płatny. Tutaj wchodząc na stronę adobe.com możecie wybrać sobie jeden z planów dostępnych. Ja akurat używam planu fotograficznego, więc no, jest to taki program podstawa dla większości, myślę, fotografów, więc jeśli poważnie myślisz o fotografowaniu i edycji zdjęć, więc prędzej czy później no, będziesz niejako zmuszony czy zmuszona do zakupu tego typu programu. Jest to, myślę, najpopularniejszy w tej chwili program na rynku. I no, mój kurs, te wszystkie filmy odnośnie edycji obrazu, odnośnie edycji zdjęć będą bazowały w dużej mierze na pakiecie Photoshop. W tym pakiecie, słuchajcie, będziemy używali no, samego Photoshopa, oczywiście, jak również no, takiego programu, który niejako wchodzi w skład programu do edycji zdjęć RAW, czyli Adobe Camera Raw, w skrócie ACR, jak również programu Bridge, który służy do katalogowania, tak z grubsza rzecz ujmując, naszych zdjęć. Także ok, no zakładam, że skoro oglądasz ten film, to prawdopodobnie ten program masz, lub jeśli nie, to korzystasz z podobnego, innego, więc pewne rzeczy będą na pewno tożsame. Co jeszcze? Druga wiadomość jest taka odnośnie kolejnego programu, że jest on bezpłatny. Mowa o programie Sequator, który posłuży nam do stakowania zdjęć nieba. O samej edycji i obróbce zdjęcia Drogi Mlecznej będzie w kolejnym odcinku. Niemniej już teraz zachęcam Cię do pobrania darmowego programu Sequator, na którym również będzie bazował mój kurs. Ten program, jak mówię, jest darmowy, a link do niego znajdziesz pod filmem. Ok, zatem bez zbędnej zwłoki zaczynajmy właściwą pracę. Ok, kochani, a więc tak, jak być może pamiętacie, przynajmniej ci z Was, którzy oglądali tamten odcinek, finalnie zrobiliśmy dwa zdjęcia czołgu wówczas na poligonie z użyciem malowania światełkiem. Więc mam te dwa zdjęcia tutaj zapisane w folderze. Jesteśmy w ogóle w programie Bridge. Po otwarciu programu no, znajdujemy nasz folder i po kliknięciu na miniaturkę zdjęcia możemy przeczytać tutaj szereg informacji na jego temat. Przede wszystkim będą nas tutaj interesowały dane dotyczące parametrów ekspozycji, między innymi zastosowana przysłona, czas naświetlania, jak również parametr ISO.
Więc słuchajcie, ok, mamy te nasze dwa zdjęcia. Zaznaczamy oba, czyli zaznaczamy jedno zdjęcie, klawisz Shift, drugie zdjęcie, prawy przycisk, otwórz za pomocą Camera Raw, czyli w ten prosty sposób oba zdjęcia otwieramy w module ACR, czyli Adobe Camera Raw, który służy do, właśnie do edycji zdjęć RAW. I teraz tak, ja tutaj widzę, że mam jakieś wcześniejsze parametry. Być może zachowane, więc sobie zresetujemy lewy alt, zresetuj podstawowe. Więc wracamy do takich ustawień, jakie zarejestrowała matryca aparatu. Przynajmniej przy podstawowych, być może były tu jeszcze, na pewno były jeszcze jakieś inne parametry, natomiast w tej chwili mamy po prostu surowy RAW. Więc ok, zaczynamy od balansu bieli, więc są różne szkoły, jak ustawić właściwy balans bieli. Natomiast tutaj jeszcze musimy pamiętać przy tym naszym zdjęciu nocnym, które finalnie będzie kompozytem, że balans bieli powinien być taki sam, a przynajmniej no, bardzo zbliżony do tego balansu nieba, po to, żeby całość wyglądała spójnie jak jedno zdjęcie, a po prostu nie dwa nałożone na siebie oddzielne zdjęcia, więc musimy o tym pamiętać, żeby ten balans bieli był taki sam później, właśnie na, jak będziemy edytować zdjęcie nieba. Ok, i przesuwamy sobie naszym kursorem. No ja tu już mniej więcej wiem, przerobiłem bardzo dużo tych zdjęć nocnych, że robiąc zdjęcie aparatem niemodyfikowanym, zazwyczaj ten właściwy balans bieli, taki, który daje efekt no, dobry dla mojego oka. Tutaj ile jest fotografów czy edytorów zdjęć, być może gusta będą różne, niemniej ustawię to w okolicach w tej chwili być może 4000 kelwinów. Tak naprawdę, słuchajcie, idealnie byłoby, gdyby no, te nasze linie tutaj histogramu RGB pokryły się ze sobą. Natomiast widzę, że histogram tu jest dosyć skomplikowany. Nie będzie to takie proste. Można byłoby poszukać tutaj gdzieś punktu czerni. Aczkolwiek myślę, że ustawimy tak na razie na oko. Myślę, że w ten sposób, tak żeby te kolory, chociażby trawy, tutaj te elementy metalowe wyglądały dosyć naturalnie. Będzie to można jeszcze później podkorygować. Ok. Jak widzimy, histogram przesunięty jest w lewą stronę, więc podniesiemy trochę ekspozycję po to, żeby widzieć więcej szczegółów zdjęcia. Nie za dużo. Myślę, że tak wystarczy. Troszkę kontrast w granicach może 10-12. Światełka sobie przygasimy. Pamiętajcie, żeby nie przygaszać świateł bardziej niż minus 50. To jest taka, nazwijmy to, granica przyzwoitości dla większości zdjęć. Trochę szczegółów z cieni wyciągniemy. Widzimy, że tutaj te niebieskie, zaznaczone na niebiesko elementy zdjęcia, to są te nasze niedoświetlone. Nie ma to większego znaczenia. Nie będziemy się aż tak mocno wpatrywali tutaj w te koła. Myślę, że plus 20 z zupełnością wystarczy. Zazwyczaj podnoszę troszeczkę przejrzystość, po to, żeby zdjęcie było bardziej takie wyraziste dla oka.
Ten suwak przejrzystość też będziemy dosyć może bardziej intensywnie wykorzystywali podczas edycji samej drogi mlecznej. Na razie nie za mocno, może tak nawet plus 5, plus 6. No i nasycenie. Troszeczkę nasycimy te nasze kolory, żeby one były takie trochę bardziej żywe. Przechodzimy do krzywej. Myślę, że troszeczkę sobie poprawimy tutaj kontrast. Szczegół. Jak widzicie, tutaj ten suwak wyostrzanie automatycznie jest w ACR na 40. W sytuacji takiej, gdzie mamy jedno czy dwa nocne zdjęcia, zostawię to wyostrzanie. Natomiast przy zdjęciach, czy to drogi mlecznej, czy DSO, zazwyczaj daję do lewej, dlatego że podczas stakowania nam się ta, no może ostrość nam się nie poprawi, natomiast wyostrzam po prostu później. Wyostrzam po prostu później, tak samo zostawiam redukcję szumu. Zresztą zobaczmy sobie, jak to wygląda. Czy redukcję szumu można byłoby włączyć? No, możemy sobie zrobić, ale myślę, że jest to zdjęcie, które było naświetlane dosyć długo, bo z tego co pamiętam 2 minuty, więc ono nie jest jakoś mocno zaszumione. W zasadzie jest, można powiedzieć, bardzo czyste, więc nie będziemy szaleć z redukcją szumu, po to właśnie, żeby nie tracić nadmiernie na ostrości samego zdjęcia. Bardzo ważny jest tutaj ten moduł. Zobaczycie, co się stanie. Co do zasady, zawsze tutaj usuwamy wszelkiego typu aberracje na tyle, na ile program może sobie z tym poradzić. Natomiast tutaj koniecznie zaklikujemy korekcję obiektywu. No, tu akurat dużo nie skorygował, natomiast wszelkie takie wady optyczne obiektywu właśnie korygujemy tutaj tym ptaszkiem, klikując ten ptaszek. Więc ok, myślę, że tyle, jeżeli chodzi o Adobe Camera Raw. Zastanawiam się jeszcze nad tym balansem bieli, czy troszeczkę nie ocieplić, ale chyba nie. Myślę, że tak jak było, jest ok. Jest ok, więc ok. No ale zdjęcia mamy dwa, więc co robimy? Na to nasze zdjęcie, które edytowaliśmy, prawym przyciskiem myszy wybierz wszystkie, czyli zaznaczamy, ile by tu nie było tych zdjęć, zaznaczymy wszystkie. Jeszcze raz na tym pierwszym zdjęciu prawy, synchronizacja ustawień, OK. I mamy oba zdjęcia synchronizowane, czyli mają dokładnie takie same parametry. Jeszcze raz sobie to zaznaczymy. Prawy i zapisz obrazy. Zapisujemy te nasze obrazy do dalszej obróbki. Wybieramy folder. Gdzie ja tutaj to miałem? Poligon. Było chyba tu teren i zapiszemy sobie to w formacie TIFF.
Nazwa dokumentu to nas interesuje. Rozszerzenie TIFF. Zazwyczaj robię tutaj 16 bitów na kanał. I tutaj reszta bez zmian. Klikamy OK. OK, kochani, a więc mamy tutaj te dwa nasze zdjęcia. Ponownie, tym razem po obróbce wstępnej w programie ACR, zapisane w formacie TIFF. Otworzymy je teraz sobie w Photoshop. Shift, zaznaczamy kolejny, gdyby było ich więcej. Pierwszy Shift i zaznaczamy ostatni. Prawy przycisk otwórz za pomocą Adobe Photoshop. OK, jesteśmy. Pierwsze, co musimy zrobić, to te dwa nasze zdjęcia ułożyć tutaj w formie stosu. Więc jak to zrobimy? Po pierwsze, musimy tutaj zaznaczyć narzędzie przesuwanie. Z Shiftem mamy to zdjęcie aktywne. Naciskamy Shift i przesuniemy sobie w tą stronę do tego momentu. I widzimy, że w tej chwili oba zdjęcia są ułożone jako warstwy, czyli w stosie. W tej chwili warstwa, która jest u góry, jest widoczna. Warstwa pod spodem jest niewidoczna, chyba że ukryjemy warstwę, która jest po prostu nad nią. Natomiast my chcemy korzystać z obu tych zdjęć i wykorzystać to podświetlenie światłem, które w obu tych przypadkach było nieco inne. Nie bez powodu, po to jest to zrobione na dwóch oddzielnych fotografiach. Mogłoby być ich więcej, w zasadzie też dobrze, gdybyśmy mieli takie jedno zdjęcie bazowe, całkowicie bez podświetlenia. Mielibyśmy wówczas więcej opcji, jeżeli chodzi o korygowanie stopnia oświetlenia tutaj już w programie, ale i tak nie jest źle. Więc teraz tak, mamy tą górną warstwę zaznaczoną. Tutaj klikamy zamiast normalnie jaśniej. Tak samo robimy tutaj jaśniej. Więc w tej chwili widzimy efekt na obu zdjęciach, prawda? Więc mniej więcej jest to taki nasz efekt finalny tego, nazwijmy to, kompozytu, na którym dalej będziemy pracować i szlifować go. Możecie stwierdzić, że na przykład tutaj jest za jasno, jest za dużo światła, więc będziemy to teraz korygować. Jesteśmy na tej dolnej warstwie, czyli na tym zdjęciu, gdzie jest właśnie dużo więcej światła tutaj w lewym dolnym rogu na trawie i będziemy chcieli to troszeczkę stonować. Więc robimy tutaj sobie maskę warstwy. Mamy tutaj czarny zaznaczony pędzel. Bierzemy sobie właśnie narzędzie pędzel. Nie za duże. Tutaj możemy sobie rozmiar tego pędzla korygować. Myślę, że taki będzie odpowiedni. Krycie też nie za duże, dlatego że nie chcemy bardzo mocnych zmian, takich drastycznych wprowadzać, więc myślę, że około 20%. Zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Więc mamy tą maskę białą, więc pędzel jest czarny po to, żeby dał nam efekt. Ustawieni jesteśmy na masce, a nie na samej warstwie. No i przyciemniamy delikatnie tam, gdzie to jest potrzebne, gdzie uważamy, że tego światełka było po prostu za dużo.
Jeżeli stwierdzimy, że przesadziliśmy, na przykład z przyciemnianiem, odwracamy i z powrotem rozjaśniamy. No ale powiedzmy, że chcemy przyciemnić, także oczywiście jest to kwestią gustu. A może tak sobie zostawmy tutaj trochę tego światła. Tak to by wyglądało. Dobrze, teraz no myślę, że ta warstwa nie wymaga jakiejś korekty, dlatego że tu było bardzo mało światełka. Zastanawiam się, czy jeszcze tutaj troszeczkę nie przyciemnić. Zawsze to będzie można jeszcze na finalnym zdjęciu poprawić. A więc ok, jeżeli mamy ten efekt taki, który nas zadowala, myślę, że możemy połączyć już oba te zdjęcia w jedno. W tym celu na którąkolwiek z tych warstw klikamy prawym przyciskiem myszy, spłaszcz obraz i mamy już jedno zdjęcie. Ok, kilka jeszcze szlifów, zanim to zdjęcie będzie gotowe do połączenia go ze zdjęciem nieba, które obrobimy sobie w kolejnym odcinku. Dla pewności skopiujemy sobie tą warstwę Ctrl J, po to, żeby gdyby nam się coś tutaj, prawda, nie powiodło, zawsze mamy tą warstwę bazową, do której możemy wrócić. No słuchajcie, możemy sobie delikatnie na przykład podostrzyć to zdjęcie. Filtr, wyostrzanie, inteligentne wyostrzanie. I jak zobaczymy na podglądzie przed i po. No, myślę, że warto. Myślę, że warto. Klikamy OK. Jak to nam wyszło? Przed. No, jest wyraźny efekt. Ok, zrobimy sobie kolejną kopię. W tym celu, kopię warstwy, w tym celu klikamy jednocześnie Shift, Ctrl, Alt plus E. Mamy kolejną warstwę, która zawiera w sobie te wszystkie zmiany, które robiliśmy tutaj w poniższych warstwach, obojętnie ile by ich było. Jeszcze może sobie troszeczkę podszlifujemy w filtrze, który już tak naprawdę znacie, filtr kamera RAW. Ok, ten widok znacie z ACR, natomiast tutaj możemy zrobić sobie taki jeszcze dodatkowy szlif, czy podkorygować te rzeczy, które no, widząc teraz ten efekt, być może zrobilibyśmy inaczej na etapie edycji RAW. Tu możemy te rzeczy poprawić, więc możemy dodać na przykład sobie kontrastu, możemy jeszcze światełka przygasić, wyciągnąć z cieni, zwiększy nam to dodatkowo ten kontrast, dodać troszeczkę tekstury i po prostu pobawić się tymi suwakami. Myślę, że ekspozycji nie będziemy zwiększać. Niech to zdjęcie będzie takie trochę mroczne. Nasycenie może jeszcze delikatnie, jak poziom szumów. Myślę, że nie potrzeba wprowadzać redukcji szumów dodatkowo po to, żeby nie tracić na ostrości. Myślę, że jest OK, więc klikamy OK. No dobrze, przed i po.
Nieznaczne zmiany. Słuchajcie, myślę, że w tym kształcie zdjęcie jest gotowe do dalszej obróbki, czyli do połączenia ze zdjęciem nieba, czym zajmiemy się w kolejnym odcinku. Póki co prawy przycisk spłaszcz obraz i pamiętajmy, żeby zapisać nasze zdjęcie. W tym celu klikamy plik, zapisz kopię, uwaga, w nowym Photoshopie nie zapisz jako, zapisz kopię i nazwijmy to sobie czołg, teren na przykład, tak żebyśmy wiedzieli, że jest to zdjęcie terenu, z którym będziemy łączyli w dalszym etapie zdjęcie nieba. W tym samym folderze zapisz. LZW jest to troszeczkę wolniejsze zapisywanie, natomiast mniej miejsca po prostu zużyjemy na dysku. Pliki TIFF są bardzo duże. Klikamy OK. Dlaczego na tym etapie nie zapisujemy jeszcze w JPEG-u? W zasadzie moglibyśmy. Natomiast pamiętajmy, że JPEG to oczywiście plik skompresowany, więc jeżeli chcielibyśmy jeszcze dokonać jakichś istotnych zmian, patrząc już na zdjęcie finalne po połączeniu z niebem, no plik JPG bardzo mocno by nam to ograniczył. Dlatego proponuję jeszcze na tym etapie zapisać plik w formacie TIFF. Wychodzimy, tu klikamy nie, jeszcze raz, bo były dwa zdjęcia i to słuchajcie, wszystko w tym odcinku. Zapraszam Was już serdecznie do obejrzenia kolejnego, gdzie jak mówiłem, zabierzemy się już za taką gruntowną obróbkę nieba, poznacie jeszcze jedną fajną funkcję Photoshopa i wtyczkę, która bardzo ułatwi nam obróbkę nieba. Póki co dziękuję serdecznie. Jeżeli podobało się, łapka w górę, subskrybujcie kanał i do zobaczenia w kolejnej części cyklu Podstawy astrofotografii. Cześć!